podczas aktu zniszczenia wszystkie obrazy, które stały przodem do pracowni, zostały pocięte nożem kuchennym. Średnio każdemu obrazowi zadano 6 ciosów, z góry do dołu. Na sztaludze był obraz Dziewczyna na niedźwiedziu, który został przecięty po przekątnej, a niedźwiedź dostał 2 cięcia, raz w bok, raz w głowę. Obrazy powstały w 1991 roku. Zniszczenia, których Marek Kijewski dokonał na obrazach, również dotknęły obrazy, które były pod spodem. Pod spodem znajdował się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, która dostała 2 cięcia w twarz, czego Marek nie wiedział. W pracowni znaleziono 2 butelki po winie białym oraz buteleczkę hiszpańskiej muchy. Na stole leżał nóż kuchenny oraz listy zastraszające mnie do przyszłości. Ponieważ cięcia były ostre i intensywne i mocno zadziorne, można powiedzieć, bo kiedy płótno lniane jest cięte, to wtedy odpada grunt i farba. Natychmiast się zabrałam za jakieś sprzątanie tego, zebrałam te wszystkie obrazy, pozdejmowałam z blejtramów, zwinęłam z rulą, żeby mnie to nie straszyło. Potem po latach, kiedy poznałam Zbyszka Liberę, to przyjechaliśmy do pracowni i wszystkie te obrazy spaliliśmy w ogrodzie. Natomiast na pewno ten czyn, kiedy artyści niszczy pracę, jest czynem absolutnie karygodnym, bo co innego, kiedy są już rzeczywiście wojny, kiedy pożary trawią dzieła sztuki, biblioteki, kiedy czas zmienia kamienie w obeliski, kiedy to wszystko, historia jakby zajmuje się czymś innym niż bezpośredni czyn zniszczenia przez artystę, artyście dzieł sztuki.